Bezpiecznych Ośrodka poznaliśmy w Jarosławiu, gdzie wspólnie zaczęliśmy poznawać i testować alternatywne systemy komunikacji i wtedy właśnie zrodził się pomysł zorganizowania wizyty w Parku Naukowo-Technologicznym. Chcieliśmy pokazać, jak wygląda dzień w Aeropolis, w miejscu, gdzie pracujemy i jak powstała, czy też nadal powstaje nasza aplikacja. Wiele osób zaangażowało się w to wydarzenie. Wspólnie przygotowaliśmy atrakcje, jakimi były prezentacja dronów, konstrukcje samochodów Lego, wspólne dyskusje i konkursy. Jedną z atrakcji było oznaczenie najważniejszych pomieszczeń kompleksu Aeropolis piktogramami i symbolami z aplikacji Team. Miało to na celu ułatwienie w przyszłości osobom niepełnosprawnym poruszanie się po tym miejscu. Obserwując reakcję naszych gości, myślimy, że to był naprawdę trafiony pomysł. Wspomniane oklejanie Aeropolis było okazją do zwiedzania całego kompleksu. To właśnie jednym z tych biur, znajdujących się w Parku Naukowo-Technologicznym, powstała aplikacja ułatwiająca komunikację osób niepełnosprawnych. Poszukiwanie miejsc, które można oznaczyć, dało możliwość wykazania się naszym gościom i wypróbowania aplikacji w terenie. Wierzymy, że naklejki będą kiedyś miłym zaskoczeniem dla odwiedzających Aeropolis. Niepełnosprawnych, czy też ludziom, którzy po prostu wiedzą, co one oznaczają, że miejsce takie jak to jest przyjazne. Mamy nadzieję, wierzymy w to głęboko, że będzie więcej takich miejsc i czy to będzie przez naszą aplikację, czy generalnie przez działania innych ludzi, osoby niepełnosprawne będą miały dużo łatwiej w przyszłości. Kolejnym etapem naszego spotkania była wycieczka do G2 Arena. Tutaj czekał nas przelot dronem w arenie, podczas którego zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Podsumowaniem całego spotkania była dyskusja poprowadzona przez Basię i Witka, którzy mieli ogromny wkład w całość przedsięwzięcia. Podopieczni mogli podzielić się swoimi wrażeniami, co im się najbardziej podobało. Wspólna zabawa z aplikacją Team, m.in. zawody w układaniu puzli, dały sporo radości nam, jak i naszym gościom. Fakt, że komunikator spotkał się z pozytywnym odbiorem, jest naprawdę budujący i daje nam kopa, żeby jeszcze więcej pracy poświęcić temu przedsięwzięciu. Momentem, który zapadł nam na długo w pamięci, była sytuacja, w której Rafał próbował zadać pytanie, ale no, nie mogliśmy go zrozumieć. Wtedy wyciągnął tablet i za pomocą naszej aplikacji zadał pytanie ponownie. Dogadaliśmy się. Dzięki aplikacji komunikacja z osobami niepełnosprawnymi ma szansę przejść na inny poziom, szybszy i lepszy. Wierzymy głęboko, że działania nasze czy podobnych firm są w stanie ułatwić życie osobom niepełnosprawnym, sprawić, że komunikacja będzie łatwiejsza i szybsza. To efekty naszej pracy, to co teraz zaczęliśmy działać, czy tutaj z podopiecznymi z Jarosławia, czy z kontaktem z innymi dziećmi, sprawiają, że jesteśmy naprawdę mocno zdeterminowani do dalszych działań, by sprawić, że Team będzie jeszcze lepszą aplikacją i stanie się produktem, który będzie ogólnodostępny, a nie tylko dla danej grupy osób.